Spróbujemy się dzisiaj zastanowić, jakie były źródła wzrostu potęgi pierwszego historycznie odnotowanego państwa na ziemiach polskich. Dzięki archeologom wiemy, że pomiędzy 920 a 950 rokiem na surowym korzeniu, jak grzyby po deszczu, zaczęły powstawać grody na terenie dzisiejszej Wielkopolski. Druga faza ich rozbudowy odbyła się pomiędzy 960 a 970 rokiem. Zatem skąd ludzie rządzący ówczesną Wielkopolską, zwaną w późniejszych źródłach Skinezgę, mieli pieniądze na tak kosztowny program rozbudowy? Musimy bowiem również przypomnieć, o czym mówiłem przy okazji naszych poprzednich spotkań, że Wielkopolska nie była mocno zaludniona, a do budowy grodów potrzebne były zarówno pieniądze, jak i ludzie. Bezsprzecznym jest także, bowiem potwierdzają to odkrycia archeologiczne, że od lat 30. X wieku na terenie Wielkopolski znajduje się coraz większe ilości arabskiego srebra w postaci dirhemów. Dirhemy arabskie pojawiają się zazwyczaj wszędzie tam, gdzie odbywał się intensywny handel. Czy był to intensywny handel ludźmi? Temat ten w polskiej historiografii należy do niezwykle wstydliwych, bowiem jest bardzo mało pedagogicznym. Jak tu wytłumaczyć dziatwie szkolnej, że twórcy pierwszego państwa na ziemiach polskich mogli handlować niewolnikami lub byli bezwzględnymi handlarzami słowiańskimi, w dodatku niewolnikami? To burzy całkowicie wiele polskich mitów o Mieszku jako zjednoczycielu plemion słowiańskich, bo musielibyśmy spojrzeć na Dagomę Mieszka jako na człowieka, który organizował najazdy na sąsiednie plemiona, lub osady, lub terytoria, klany słowiańskie, jakbyśmy tego nie nazwali, aby zaspokoić potrzeby swojego państwa. Takich oporów przed nazywaniem rzeczy po imieniu nie mają historycy zagraniczni. Przyjrzyjmy się, co historycy brytyjscy sądzą o zaangażowaniu Normanów, Skandynawów, tak też możemy powiedzieć, w handel niewolnikami. Proszę wytrzymać kilka krótkich cytatów, bowiem one pozwolą oczyścić przedpole z naszych takich narodowych mitów, do których jesteśmy bardzo mocno przywiązani. Roger Collins, znany brytyjski historyk średniowiecza, wskazuje wprost na motywację Skandynawów. Cytuję. W ekspansji na wschód czołową rolę odgrywali oczywiście Szwedzi. Wyprawy po niewolników na ziemie słowiańskie stanowiły dla nich dodatkowe źródło żywego towaru, tak gorliwie poszukiwanego przez społeczności arabskie w basenie Morza Śródziemnego, począwszy od IX wieku. Tu skoryguję nieco opinię Rogera Collinsa, bowiem będziemy dzisiaj mówić nie tylko o społecznościach arabskich z basenu Morza Śródziemnego, ale o społecznościach arabskich także na terenie dzisiejszego Iraku. Inny brytyjski archeolog i historyk David Miles stwierdził wprost, że tak jak Anglicy obrócili Walijczyków w niewolników, tak samo zrobili Wikingowie w stosunku do Słowian. Dodał też, że od Bałtyku i Atlantyku po Śródziemnomorze i Morze Czarne Wikingowie zrobili z handlu niewolnikami poważny biznes. Również wybitny brytyjski historyk Peter Heather stwierdził, że Rurykowicze i Piastowie handlowali niewolnikami na wielką skalę. Wróćmy teraz do kwestii pojawienia się arabskiego srebra w Wielkopolsce, bowiem według powszechnej opinii historyków europejskich, ale także coraz częściej historyków polskich, pojawienie się tego srebra oznacza, że w Wielkopolsce było jedno z centrów handlu niewolnikami, eksportu tychże nieszczęsnych ludzi do wielu krajów Europy, szczególnie do Hiszpanii rządzonej przez Berberów i Arabów od początku VIII wieku, ale także dalej do Afryki Północnej, a nawet na terytoria dzisiejszego Iraku.
Mamy jeszcze jeden bardzo ciekawy wątek, jakim jest pojawienie się niejakiego Ibrahima ibn Jakuba. Niech nie zmyli nas arabskie brzmienie tego nazwiska, bowiem pod nim ukrywa się kupiec żydowski z miasta hiszpańskiego, miasta Tortosa, a miasto to było rządzone przez jednego z przedstawicieli zislamizowanych Słowian. Otóż Ibrahim ibn Jakub jest autorem pewnych cennych informacji dotyczących państwa Dagome Mieszka. Nigdy na terenie tego państwa nie był. Był w Pradze. Praga była w tym czasie wielkim centrum handlu niewolnikami. Był też na terytoriach wieleckich, gdzie usłyszał o Dagome Mieszku i o jego państwie. Kiedy w 1946 roku przetłumaczono w Polsce relacje Ibrahima ibn Jakuba, a w każdym razie ukazało się kolejne wydanie, pierwsze po wojnie, to autor tego tłumaczenia nazywa Ibrahima ibn Jakuba lekarzem, bowiem wyraża on troskę o stan zdrowia i jakość towaru. A tym towarem byli słowiańscy niewolnicy. Oczywiście słychać w tym pewien rodzaj poprawności politycznej, bowiem po Holokauście trudno było uwierzyć lub trudno było zakładać, że Żydzi mogli zajmować się czymś, co z daleka i z bliska wygląda mało sympatycznie. Ale jeśli chcemy odrzucić poprawność polityczną i stanąć na gruncie faktów, musimy się z nimi zmierzyć. Otóż kupcy żydowscy organizowali handel niewolnikami na wielką skalę i Żydzi zajmowali się kastrowaniem niewolników słowiańskich, bowiem ich religia tego nie zabraniała. Pisze o tym wprost Janusz Danecki, profesor Janusz Danecki, między innymi w książce pod tytułem Arabowie. I w tym celu przybył na ziemię Słowian Ibrahim ibn Jakub, aby dokonywać zakupu niewolników, którzy byli pędzeni do Hiszpanii, byli bardzo często kastrowani i robili duże kariery. To trzeba przyznać, to trzeba podkreślić w arabskiej Hiszpanii. Évariste Lévy-Provençal w jednej ze swoich książek zwrócił właśnie uwagę na wielkie kariery zislamizowanych Słowian, którzy zostawali hadżibami, wysokimi urzędnikami muzułmańskimi na terenie Hiszpanii. W Kordobie była ogromna ilość niewolników pochodzenia słowiańskiego, przypędzanych tutaj ze środkowej Europy, ale także przywożonych statkami między innymi z Rzymu, bowiem Rzym był ogromnym centrum handlu niewolnikami, szczególnie po 747 roku. Co ciekawe, pionierami handlu niewolnikami nie byli Skandynawowie, nie byli Wikingowie, lecz Wenecjanie, którzy masowo uprowadzali Słowian z terenów dzisiejszej Słowenii i Chorwacji, przewożąc ich statkami do Italii. Ale Skandynawowie bardzo szybko zorientowali się, jak lukratywnym biznesem jest handel słowiańskimi niewolnikami. Oczywiście nie można przywiązywać dzisiejszych kryteriów moralnych do tego, co działo się w X wieku. Na handlu niewolnikami bogacili się poganie, czyli Wikingowie, bogacili się chrześcijanie, bogacili się Żydzi i bogacili się także Arabowie. W źródłach arabskich znajdujemy bardzo wiele wskazówek dotyczących roli słowiańskich niewolników.
Alga His, autor dzieła pod tytułem Księga Skąpców, tego dzieła napisanego w Basrze na południu dzisiejszego Iraku, poświęcił nieco uwagi również Słowianom. Pierwszą rzeczą, jaką sprawia kastracja u Słowianina, jest powiększanie jego inteligencji, wysubtelnienie jego bystrości, wygładzenie jego charakteru i ożywienie rytmu jego duszy. A zatem kastracja Słowian wynikała z pewnych popularnych w świecie arabskim przesądów. Wracając z tego wielkiego świata do Wielkopolski, musimy stwierdzić i musimy podkreślić, że to, co opisywane jest w dotychczasowych podręcznikach historii Polski jako program jednoczenia ziem słowiańskich przeciw niemieckim agresorom, no jest starą, archaiczną wizją niewytrzymującą próby jakiejkolwiek krytyki. Mieszko nie jednoczył żadnych plemion słowiańskich przeciwko wydumanemu później, ale i rzeczywistemu Drang nach Osten, lecz realizował bardzo ważne swoje interesy z punktu widzenia władcy. Niewolnicy słowiańscy wyłapywani, przesiedlani do Wielkopolski mieli bardzo dużą rolę do odegrania w ekonomicznej wizji państwa Mieszka, czyli które było jego prywatnym państwem, nie było państwem polskim. Otóż zachowały się ślady takich przesiedleń. Zespół osadniczy w Piaskach Rochach został zasilony ludnością przygnaną tam z Pomorza, na co zwrócił uwagę Michał Brzostowicz. Zatem niewolnicy przesiedlani do Wielkopolski wzmacniali podstawy ekonomiczne państwa, byli osiedlani jako rzemieślnicy, jako niewolnicy w osadach służebnych, a przecież załogi grodowe i administracja potrzebowała taniej siły roboczej, podobnie jak to się dzieje dzisiaj w warunkach kapitalizmu. Nadwyżki zaś po prostu sprzedawano. Otrzymywano za to arabskie srebro, za to kupowano uzbrojenie i wyposażenie dla tych 3000 konnych wojowników, o których wspomina Ibrahim ibn Jakub. Zatem możemy dzisiaj zupełnie inaczej spojrzeć na ten kontekst związany z budową podstaw, na których powstawało państwo polskie. Żądza zysku była tak wielka, że w niewolę sprzedawano także chrześcijan. Zyskowny handel niewolnikami utrzymywał się jeszcze w XI wieku. Wyraźnie pisze o tym Gal Anonim. Zacytuję go za chwilę. Maria, siostra cesarza Henryka III, pierwsza żona Władysława Hermana, cytuję, wielu chrześcijan wykupywała za własne pieniądze z niewoli u Żydów. Mieszko postępował zupełnie racjonalnie. Od pomnażania dochodów własnych Dagome Mieszka zależał jego los jako przywódcy. Możemy powiedzieć, że to on był prezesem zarządu i rady nadzorczej kierowanej przez siebie organizacji militarno-politycznej. Nie zawsze historia jest moralna i nie zawsze historia niesie z sobą jakiś miły, sympatyczny przekaz. To także jeden z wniosków wynikających z dzisiejszego wywodu.